Jak co miesiąc i tym razem Heliot zaprosił panie ze Starachowic i okolic na Kino Kobiet. W grudniowej odsłonie motywem przewodnim tego wydarzenia było Boże Narodzenie. Obowiązywały stroje z motywem świątecznym, a więc rogi renifera czy czapka świętego Mikołaja były mile widziane. Przed seansem wszystkie zainteresowane panie mogły zapoznać się z ofertami lokalnych przedsiębiorców, oferowaną degustacją drinków czy też przekąsek ze starachowickich restauracji. Nie zabrakło również produktów dietetycznych, a mydlarnia u Franciszka oferowała słodkie zapieki pielęgnacyjne, cukrowy peeling dłoni. W tym dniu można było wygrać fantastyczne nagrody, m.in. bilety na imprezę sylwestrową w czterogwiazdkowym hotelu, kolację dla dwojga w ekskluzywnej restauracji, zestawy kosmetyków cenionej marki i wiele, wiele innych, a więc było warto. Oczywiście, nagroda posłyszenia dla Doliny. Proszę się podzielić z koleżankami koniecznie. Za to, że dziewczyny zaoszczędziły 3 dychy, nagroda pierwsza! Nie, nie dobrze, ale to do taniej. Myślę, że te brudni, bo takie soczyste. Czy to nie jest teraz taka moda, żeby tak walić na ten brudni, to będzie z tego czarnego? Brudni, okej, stała śladę, jest nagroda. Nagroda dla panty. Odbył się także spektakl teatru Daję Słowo, który wprowadził panie w świąteczną atmosferę. Żem brzydka i zostanę starą panną. Ja bym chętnie wszystkie lustra potłukła, bo wyglądam w nich po prostu jak ta kukła. Każda panna się u mnie ubierze, każdy pan nie doradzuje szczerze. Każda panna się u nich ubierze, każdej pannie doradzi szczerze. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań, a w Heliosie się zebrało wiele pięknych pań. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań, a w Heliosie się zebrało wiele pięknych pań. To nie wiem, jak to będzie. Uwaga, czytam. Ani. Ani to Ania, ani Ania. Rokita Anna. Czy panie wiedzą, jak zrobić kupię po tym przepisie? Tak? Brawo! Wszystkie panie zostają! Ej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną. Już za miesiąc kolejna odsłona Kina Kobiet, a w niej film Planeta Singli, zaś motywem przewodnim styczniowego wydarzenia będzie karnawał. Internet. Przecież normalnie ludzie się tak nie poznają. Umówiłam się. A co to za jeden? Właśnie próbuję się dowiedzieć. Pierwsza randka z internetu. Piąta. Daj spokój, gdyby to była piąta, to byś powiedziała, że pierwsza. To nie jest rozmowa. To jest rozmowa. W dzisiejszych czasach to też jest rozmowa. Pomysł jest taki, ty chodzisz na randki, potem mi o tym opowiadasz, jak ci poszło i tak dalej. A później patrzę, jak w telewizji robisz ze mnie kretynkę. Co? A jeżeli się zakocham?